www.e-kolo.pl. Witamy Państwa bardzo serdecznie na konferencji w Miejskiej Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji dotyczącej przekazania nowych środków transportu dla naszych pracowników. Jak już wcześniej wspominaliśmy, firma się rozwija, przyjmujemy nowych pracowników, przywracamy również tych, co zostali niesłusznie zwolnieni. Poszliśmy bardzo ostro w usługi. W zeszłym roku wiele inwestycji zostało poczynionych przez naszych pracowników. Dzięki temu zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy i mogliśmy zainwestować w sprzęt. Ponadto stworzyliśmy kolejną brygadę, która będzie obsługiwała nowy projekt spółki. To jest tak zwane od projektu do efektu. W tej chwili każdy z mieszkańców, który będzie zainteresowany przyłączem wody, przyjdzie u nas, wszystko kompleksowo zostanie obsłużone, czyli zostanie przygotowany dla niego projekt, zostanie wykonany ten projekt, będzie odebrany i sprawdzony pod względem higienicznym, czy woda nadaje się do spożycia. Do tego potrzebowaliśmy nowego sprzętu, dlatego też właśnie uzupełniliśmy w sprzęt, uzupełniliśmy w samochody i mamy tutaj dwa, które będziemy chcieli przekazać naszym pracownikom. Razem z panem burmistrzem spotkaliśmy się tutaj właśnie z tego względu, żeby uczcić tą chwilę i docenić pracę naszych pracowników i poprawić im warunki tej pracy. Spółka jest, jak Państwo doskonale wiecie, spółką miejską, czyli własnością gminy miejskiej Koło, wszystkich mieszkańców i należy się cieszyć, przynajmniej ja wyrażam dużą satysfakcję, że zarząd spółki w osobie pana prezesa rozwija to przedsiębiorstwo, inwestując w sprzęt, bo przecież to jest narzędzie pracy dla pracowników spółki, a tym samym lepsze narzędzie pracy dla naszych mieszkańców. Cieszę się też, że pan prezes dobrał sobie taką kadrę pracowniczą, dobrą kadrę pracowniczą, która, dzięki której może te plany spółki inwestycyjne i zakupowe realizować, a przecież te samochody nie są dla pana prezesa, czy dla pracowników, czy dla mnie, tylko są dla naszych mieszkańców, tak żeby sprawniej działać, sprawniej usuwać awarie, sprawniej montować, inwestować i naprawiać wszelkie usterki, jakie występują na naszej sieci wodociągowej. Także no, tylko się cieszyć, że spółka się rozwija. Cieszę się również, że też pewne tematy, które od lat nie mogły być w naszym mieście załatwione, tak chociażby jak kwestia ujęcia wody, które zostało parę miesięcy temu oddane, czy chociażby modernizacja oczyszczalni, że te tematy pomału w naszym mieście ruszają i że ta modernizacja oczyszczalni wreszcie, po pewnych zawirowaniach wcześniejszych, za jakiś czas będzie mogła być realizowana. Także ja dla naszych mieszkańców mam tylko pozytywne wiadomości. Cieszmy się, że spółka się rozwija. Jeśli chodzi o te samochody, są to samochody używane, polizingowe. Samochody, jeden jest rocznik 2016, drugi 2017, więc są to młode samochody. Jak na pewno Państwo zobaczycie na zdjęciach, wyposażone są bardzo dobrze, niezniszczone. Zależało nam na tym, żeby to był sprzęt sprawdzony, który był serwisowany, dlatego też takie samochody kupiliśmy, a chciałem zauważyć, że kupno dwóch samochodów używanych w wieku 3 lat to jest koszt zakupu jednego nowego. Biorąc pod uwagę na to, że u nas te samochody będą przede wszystkim pracować na terenie naszego miasta, czyli będą pokonywały niewielkie odległości, zakup nowego samochodu nie był ekonomicznym uzasadnieniem. Ponadto nasza spółka faktycznie zrezygnowała z obsługi zewnętrznej, jeżeli chodzi o dbanie o tereny zieleni wokół firmy. Robimy to w tej chwili sami, a za te pieniądze, które wydawaliśmy na tą obsługę, mogliśmy zakupić te samochody w leasing.